Okay, and troszkę nas zostało, gratuluję, dostaliście kubki. Mam nadzieję, że było warto. A ja teraz powiem o głowie. Pierwsze pytanie, ile mamy jawowców? Okej, okay. Reszta co? Ruby, Python, C, Go. Teraz jest Go. Więc niestety głowa nie jest dla Go, ale Go sobie radzi bez głowy. Głowa jest... On przy Go włączyć, przepraszam. Jest to wyłączone. Nie jestem fanem mapy. Robią rzeczy same. Okej. Okay. Głowa jest potrzebna generalnie rzecz biorąc jawie, więc pozostali mogą sobie popatrzeć, jak jawa się obecnie ratuje, żeby nie zostać całkiem w tyle. A jawowcom się, myślę, przyda również w codziennym klepaniu. Za słowa o mnie, pracuję tu, działam w tym wszystkim. Dalej. Głowa jest owocem. To jest taki ładny tropikalny owoc, podobno słodki, niestety nie jadłem. Ale poza tym jest zbiorem klas i narzędzi, znaczy klas narzędziowych, bym powiedział. Posiada również i nawet wywodzi się z biblioteki, która nazywała się Google Collections. Tak pierwotnie się nazywała, później się kapnęli, że w sumie to nie tylko kolekcje są w tej bibliotece, chcielibyśmy to bardziej rozbudować, więc Google Collections zmieniło się w Guavę, ale dzięki takiemu, a nie innemu pochodzeniu, w Guavie jest bardzo dużo implementacji różnych kolekcji. Można Guavę porównać do Apache Commons, czyli jest to zbiór metod, które chcielibyśmy, żeby były w standardowej bibliotece, a nie ma, bo tak często ich używamy. I tak naprawdę to jest takim painkillerem i równocześnie naturalną rozbudową jawki. Painkillerem dlatego, że no Boże, czasami tak podstawowych rzeczy nie ma w standardliwie, że aż boli. A naturalnym rozszerzeniem, dlatego że w przeciwieństwie do Apache Commons, gdzie przedstawiają swoje klasy na wszystko zazwyczaj, to Guava raczej stara się współpracować z tym, co już jest JDK. Nawet jeżeli są jakieś implementacje Guava Specific, to zazwyczaj mamy jakiś most, żeby przejść z futurela javowego do futurela guavowego. Okej, okay. To let's go. Mieliśmy dzisiaj taką fajną transformację, że z Ktuga w GDG, to jeszcze jakoś łatwiej muszę sobie przyswoić do wymawiania później, ale równocześnie każdy członek Ktuga zmienił się w członka GDG. Ok, więc jak by to zamodelować w takiej jawce klasycznej? Pytanie, czy to jest czytelne, czy powiększyć? Nie. Powiększyć. Powiększenie nic nie da. Nie? Duży taki kontrast. Faktorik zrobił. Dobrze. Co je dobrze? Co, jest Java 7. Nie ugotowałem sytuacji? Tak. Już pięknie. Pięknie, mi się podoba. Idziemy do tego. Ok, problem jest taki, że żeby stworzyć tą listę, to już mam trzy linie. Nie chce mi się pisać trzech linii, żeby dodać dwie osoby do jakiejś listy. Później, co mamy? Żeby utworzyć tą nową listę GDG Members, to muszę ją najpierw utworzyć i później znowu iterujemy się po tej pierwszej. I dla każdego starego członka mapujemy go na nowego członka, dodajemy do nowej listy, no i się udało. Wielki sukces. I teraz ile tu jest zbędnych operacji, które tutaj się narzeźbiłem, tak? Nie podoba mi się, jak tworzę tą listę. Jest za dużo jakiegoś boilerplate'u. Nie podoba mi się, że znowu mam fora. I nie podoba mi się, że tą listę muszę tworzyć apache-head. Przecież wiadomo, że jak mapuję z jednego typu czegoś na inny typ, to wynikiem też będzie lista prawdopodobnie, nie? Więc to, co opisałem tak w miarę słownie, w głowie nazywa się transform. Występuje dla wszystkich typów kolekcji. I mamy coś takiego jak klasę lists. I to też występuje dla sets, dla maps, dla collections. Przy czym collections już w jawie istnieje, więc wspaniałym pomysłem
panów od głowy było nazwanie Głowowej Collections 2. Dobra nazwa. Dlatego u siebie w Software Milo mamy Collections 3, żeby utrzymać nazewnictwo. A więc mamy tutaj pierwszego helpera z głowy, New LA List. Zauważamy, wykorzystujemy własność metod w jawce, że ten typ może być zinferowany. Czyli nie musimy nawet tego głupiego diamencika pisać. Drugi plus, tworzę tę listę w jednej linijce, po prostu podaję jej elementy. Ok. I teraz najpierw spojrzymy tu, a później na to. Powinienem był podzielić. Przepraszam. Ale nie ma. A więc list transform, kolejna statyczna metodka, bierze listę i bierze funkcję. Jak w Javie wyglądają funkcje? Funkcje reprezentujemy jako ohydną klasę wewnętrzną. Taką, znaczy klasę anonimową. Czyli new function przyjmuje dwa typy, czyli typ wejściowy i typ wyjściowy. Tu mi się tu nie zgadza, może powinno. Dlatego mam takie slajdy, że mógł je fiksować na bieżąco. Zawsze coś. Ok, wchodzi kto w member. Ok, biorę jego imię na przykład i tu. Nie to chciałem zrobić. Chcę transformować na GTG. GTG member. Ok. Czyli przychodzi ktub member, zwracamy GDG member. Zobaczcie błąd. Mam nadzieję, że kolejne slajdy są dobre, bo ja przeglądałem. Funkcja wam temu. Mówiąca co jest napisana w GDG member, tak? Mhm. No cóż, why not? Ale generalnie pomysł polega na tym, że bierzemy tą funkcję i aplikujemy ją do każdego elementu z tej pierwszej kolekcji i wynikiem jest znowu kolekcja tego samego typu, na którym tutaj pracowaliśmy. Z własności jawki niestety wynika, że tutaj musimy odpowiednio skorzystać albo lists, albo sets, albo collections. Ale tak, taki jest zamysł, że bierzemy funkcję i aplikujemy do wszystkich elementów. Jest to tyle lepiej, że nie tworzę sam tej nowej kolekcji, tylko stworzy się na podstawie tej transformacji oraz nie mam wprost fora w kodzie. Jest tam pod spodem, ale nie muszę na niego patrzeć. Tutaj mały trik, jak to ładniej zapisać. Czyli w klasie gdgmember można sobie zadeklarować public static jakąś metodkę taką i wtedy to w miarę wygląda tak, jakbym wziął Pythonową wersję tego, czyli map, ktub members, jakaś tam funkcja. W Pythonie by to była lambda. Nie? Dalej nie jest zbyt piękne, no ale jest lepiej. Ciekawostką jest to, że ta nowa kolekcja to nie jest tak wprost nowa kolekcja, tylko to jest widok. Widok kojarzy nawet z baz danych, czyli jeżeli ta kolekcja pierwotna się zmieni, to ta, którą właśnie przetransformowałem też. Oznacza to również to, że ten transform to on nic nie robi w momencie, znaczy tworzy nową kolekcję, ale nie aplikuje tej funkcji w momencie zawołania tego transform, tylko przygotowuje taką kolekcję, która będzie wołała tą naszą kolekcję, wtedy aplikuje tą transformację i to dostajemy. Trzeba o tym pamiętać, żeby pytanie się wołać jakiś apply na tym, żeby zapisało w jakiejś tej funkcji na wszystkich. Nie zbyt. Jakiegoś tutaj S immutable list of jakieś takie rzeczy byś zrobił. Więc warto pamiętać, żeby przypadkiem nie wysyłać tej potransformowanej kolekcji ludziom, którzy byśmy nie chcieli, żeby modyfikowali tą pierwotną. Ciężko jest zrobić tą prezentację bez pewnego trollowania z Javy. Bo szczerze ostatnio pracuję w skali. Było pytanie o skalę, ale byłem zamyślony.
zamyśliłem się nad tym trzecim naszym, więc nie odpowiedziałem, mogę później porozmawiać, jakby co. No w skali jest to jedna linijka, wiemy o tym, w skali jest to jedna linijka, w Pythonie jest to jedna linijka, w Ruby jest to jedna linijka, chyba w dotnecie też. Ambo? Nie, dobra. Tu jest ekspert. Ja nie wiem do końca, co tam się dzieje. Lista jednego, list of A, chcesz otrzymać list of B. Czy zrobisz w jednej linii? To nie ma list. Jest wektor, tam jest wektor. No chora jakiegoś tutaj co. No to trzy. Tak to wygląda na przykład w skali, czyli lista, napój, na takie coś, gdzie tutaj jest podstawiony każdy element tej listy. Wynikiem też jest lista, tylko poprawnego typu. No i list to miał, to nie jest jakaś wielka nowość. I to, co zazwyczaj te języki funkcyjne mają, to że to lista sama z siebie posiada takie metody, że może powiedzmy filtrować, transformować. Niestety w Javce tego się nie da zrobić, bo nie możemy, nie mamy extension metod, żeby dokleić do istniejącego interfejsu jakieś nowe metody. Zmieni się to w JDK 8. Więc to, co Buława robi, to mamy taką statyczną jedną statyczną metodkę, bierze listę i wtedy już udostępnia te metody typu filtruj, mapuj, ogranicz. Generalnie to, co normalnie byśmy mieli na liście w językach funkcyjnych. Ok. I Buława jest sposobem na wprowadzenie troszkę funkcyjnego myślenia do Javy. Teraz zastanówmy się, jakie są takie core'owe, funkcyjne części, z których budujemy te operacje. Czyli na pewno mamy funkcję, która w głowie jest reprezentowana jako function AB, czyli przeprowadzamy coś z typu A do typu B. Może to być ten sam typ. Mamy predicate. W praktyce to jest też funkcja, która przeprowadza jakiś tam typ do boolina, czyli niby function od T do boolin, ale nie dziedziczą po sobie. Także nie można ich używać wymiennie. Predicate'ów używamy na przykład filter by, implementujemy predicate'a. Jeżeli true, to w tej nowej kolekcji element, na którym zawołany ten predikat zwróci true, to w nowej kolekcji to się będzie zawierać. Inne? Optional. Czy ktoś się spotkał z konceptem option monad, maybe monad? Generalnie chodzi o unikanie nula. No bo jak mamy tego nula, to możemy zapomnieć sprawdzić, czy coś jest null. A optional jest jakby typem informującym mnie, że tu może czegoś nie być. Jest to bardzo, bardzo przydatne, na przykład właśnie w funkcyjnym kodzie w Javie niestety nie jest to tak piękne, ale i tak jest bardzo ważny, przyjemny, bo nie zapomnę nigdy sprawdzić, czy coś jest puste, nie dostanę null pointera. Ruby to jest tylko pytanie. No ale dalej możesz zapomnieć. Haskell ma monady, Scala ma maybe monady. Ok. Więc jak wygląda taka funkcja, to już widzieliśmy. Czyli funkcja przeprowadzająca z inta do inta. Tutaj nazwiemy ją double. Będzie mnożyć razy 2. Jest dużo boilerplate'u, nie? Troszkę boli. Tutaj mamy halfera, który dzieli przez 2. I tutaj mamy statyczną metodkę compose functions, która bierze i składa te funkcje. Klasyczne matematyczne złożenie funkcji, czyli bierzemy doublera, halfera. Jak złożymy takie dwie funkcje, to wynik powinien być taki sam. Najpierw podzielimy, później pomnożymy. Tutaj mini teścik na to. No i rzeczywiście tak możemy składać funkcje. Jest to dość przydatne, jeżeli chcemy sobie system efektów zrobić i tylko aplikować jedną funkcję później w jakiejś strategii na przykład. Ok. Baglia, bardzo ładny cytat, null sucks. Dlaczego null sucks? Bo można o nim zapomnieć. Jest jakby ukrytą wartością w kodzie. Może być wszędzie, nawet jeżeli zazwyczaj go nie ma, ale jeżeli mamy optionala, to wiemy, tam faktycznie może tego nie być. No
nie będziemy uważni. I dlaczego optional jest wygodny? Bo to nie jest tylko takie coś, że uważaj, tu może być nul i wtedy robię nul checka, tylko udostępnia kilka metodek, które mogą być wygodniejsze w użyciu. Tutaj najbrzydsze użycie optionale, jakie można sobie wyobrazić, czyli full name, czyli złożymy sobie first name'a z maybe middle name'em z last name'em. Środkowego imienia może nie być, więc składamy sobie i middle name to będzie, jeżeli maybe middle name is present, to middle name równa się to, co jest. Jeżeli zawołamy geta na optionalu, który jest pusty, dostajemy wyjątek. Można tak. Czyli za nas mógłby teraz wyjątek, tak? W tym przypadku tak. Czyli dalej kicha, nie? I dalej mamy ifa. Wolałbym nie mieć ifa w kodzie. Więc to, co mogę zrobić z optionalem, to jeżeli tutaj coś jest, to przy zastosowaniu metody all to zostanie złocone. Jeżeli tutaj nic nie ma, no to all puste. I tu już to zaczyna mieć sens. Czyli w przypadku stringa dostaniemy albo to środkowe imię, albo nic. Co nie zakłóci nam budowania tego napisu. Dalej masz dwie spacje, nie? No mam dwie spacje. Dalej. Nie tak zepsuł. Dalej. Chyba mnie to nie zatrudni. Tutaj random quote, żeby utwierdzić w tym, że optional jest fajny. No null pointerów nie będzie, najwyżej będzie jakiś wyjątek. Inny. Typu was none. Okay. Idąc dalej, to zobaczymy sobie predykat. Tutaj będziemy chcieli na przykład przefiltrować tylko. Zobaczmy. Not awesome. Tak, czyli zrobimy sobie filter by, gdzie będziemy chcieli tylko awesome użytkowników. Więc w naszym predykacie wchodzi user. Tutaj jest anotacja, że to jest na level, więc optional ma taką metodkę, fabryczkę from na level, żeby jakby explicity też powiedzieć, że to mógł być null. Czyli nula on zmieni na nic, na none. No i znowu używamy tego all, więc albo not awesome, albo był awesome. Ok, teraz możemy zrobić iterables filter users, gdzie users jest listą userów i przekazujemy ten predykat. Czyli ta lista będzie zawierać tylko takich użytkowników, którzy są awesome. Nawet jak nie byli nie awesome, ale nie byli nic, dostaniemy nula z bazy, powiedzmy, no to ten optional nas tutaj wylatuje z tej sytuacji i będą nie awesome. User, try find. A tutaj find jest odpowiednikiem filter, tylko że znajdujemy jednego osobnika takiego. Jak będzie ich więcej, to pierwszy. A jeżeli nie będzie żadnego, to ta pierwsza metodka, iterables find, zwróci wyjątek, że nie znaleziono. Więc bezpieczniejszą wersją jest try find. Tutaj widzimy, że ława jest w miarę spójna ze sobą, czyli spróbujemy znaleźć jakiegoś usera, który jest awesome, ale może go nie mieć. Więc zamiast zwrócić nula, to ława też będzie pracować na swoich optionalach. To jest przez powiększenie fonta, to się troszkę rozjedzie. Ok, po kolei. Iterables get. Czyli spróbujemy pobrać. Mamy listę. I czasami próbujemy się dostać do piątego elementu. Piątego może nie być, więc iterables get. W takim przypadku możemy mieć tą defaultową wartość zamiast wywalenia wyjątku. Wygodniej. Iterables partition pozwala na zwrócenie iterabla list, czyli dla przykładu weźmy, że chcemy podzielić listy userów na kobiety i mężczyzn. To robimy taki predykat, który w efekcie tutaj stworzy nam dwa iterable, które będą miały po liście kobiet i po liście mężczyzn.
open sites that would be at home to Internet partition, więc... Przepraszam, narzuciło mi się ze skali. Czyli to będzie taki chunk bardziej. Pocięcie tego iterabla na taki, na listy o takim rozmiarze. Przepraszam, w skali partition robi to, co powiedziałem. Ale na pewno jest kółek. Generalnie tego typu convenient efforts zazwyczaj są. All sprawdza jakiś predykat dla wszystkich elementów występujących w jakiejś liście, więc moglibyśmy sprawdzić, mamy tą listę userów, mamy ten predykat is awesome. Jeżeli wszyscy użytkownicy byliby awesome, ten predykat all, ta metodka all powie true. Troszkę to samo, ale łagodniej, że choćby jeden jest awesome, to metodka any zwróci true. Cycle jest dość śmieszny, ponieważ możemy stworzyć iterabla, który w kółko będzie zwracał tą samą sekwencję liczb, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Może być przydatny, jeżeli chcemy na przykład stworzyć zegar, który będzie w kółko pobierał z tego iterabla, jaka jest następna godzina. I tego jest prawdą generalnie, także nie wchodziłem o wiele bardziej w głowę. Przykładzik ze skali. Tak tworzymy mapę i tak pobieramy coś spod mapy. Czyli wygląda to tak samo jak zawołanie metody, która się nazywa nickname of z parametrem string, nie? Okazuje się, że koncept jest w sumie zarówno intuicyjny, jak i w sumie znany. I w głowie mamy coś takiego jak functions for map. Czyli jeżeli mamy mapę, to taka mapa to jest taki lookup table tak naprawdę. Czyli dla znanych wartości mamy znane odpowiedzi. Jeżeli mamy taką mapę, na przykład implementujemy sobie bramkę logiczną, gdzie wejściem są dwie cyferki, dwa booliny, i na przykład ta bramka będzie endem, to możemy stworzyć taką mapę, która odpowiada tej bramce logicznej, ale zamiast mapy chciałbym mieć to jako funkcję. Więc temu służy functions for map. Czyli mogę sobie zbudować jakąś mapę, która ładnie pokazuje dyskretną funkcję, jak ma zwracać co, a używam tego dalej jak funkcji. Po stworzeniu takiej funkcji robimy nickname of apply. Co tak naprawdę głęboko pod spodem skalę robi tutaj to samo. Dosłownie co do słowa nawet. Także wcale nie jest tak daleko innym językiem do tych wspólnych konceptów. Karol, ta funkcja zawsze ma dwa parametry? Co? Ta funkcja zawsze ma dwa parametry, wejściowy, wyjściowy. Tak, którą tutaj stworzyliśmy? Tak, tak. Masz referencję function i masz string. String. Tutaj, tak? Tak. No to ona się wywali wyjątkiem, jeżeli nie znajdzie matcha. Okej, chodzi mi o to, czy to zawsze są dwa parametry. Wejściowy i wyjściowy z tego, co ja rozumiem. W buławie tak. W buławie function jest zdefiniowany tylko dla jedno wchodzi, jedno wychodzi. W skali jest to śmiesznie zrobione, bo jest function 1, function 2, function 3, function aż do 21. To jest liczba parametrów. To jest liczba parametrów i tyle masz typów wtedy. Okay. Ale w buławie jest uproszczone, mamy tylko jedną function. Więc jeżeli chciałbyś coś większego, to musisz to opakować w jakiś typ. Przeoczyłem tutaj jedno coś, mianowicie mutable map. Widzieliśmy już jeden sposób na tworzenie listy, który był wygodniejszy, znaczy kolekcji. A tutaj mamy taki ładny przedrostek mutable. Ok. Czy w Javie, czy w JDK-u mamy jakiekolwiek gwarancje na immutability na kolekcjach? Odpowiedź nie. Możemy mieć niemodyfikowalne kolekcje, które są widokiem. A różni się to tak od immutable, że w immutable kolekcjach mamy gwarancję, że nikt tego nie zmieni. Jest to bardzo przydatne, jeżeli chcemy tą mapę przekazywać wszystkim wszędzie i się nie martwić, że ktoś ją zepsuje. Dobre jest też dla aplikacji wielowątkowych i fajne optymalizacje mogą być robione. Jeżeli stworzymy immutable mapę o jednym elemencie,
no to możemy zrobić wyspecjalizowaną implementację, która zamiast, powiedzmy tam, count, które by miało zliczyć list, ile ma elementów, no to tam wbijamy na sztywno 1 i będzie constant time zamiast liczenia, ile mamy rzeczy. Nie? Faktycznie w głowie są zrobione takie implementacje dla małych kolekcji, czyli na przykład jak mamy imię, to był list of jeden element, to to jest zapad kodowana lista, która zawsze wie, że ma jeden element, jak ma next, to się ma od razu wywalić, iterator i tak dalej. To, co trzeba w Javie zrobić, żeby stworzyć ten unmodifiable set chociażby, tym razem na setach, więc idziemy od tyłu. Najprostszy sposób, żeby stworzyć jakiś set z samym JDK, więc najpierw robimy shortcut na arrays, na arrayu, żeby go stworzyć. Tutaj mamy wariacje, później opakowujemy go setem, później opakowujemy go tym unmodifiable widokiem. Jako że to jest jedyna referencja do tego setu, to jest tak, jakby to było immutable, bo jedyną referencją we wszechświecie do tego obiektu jest ten niemodyfikowalny. Czyli niby mamy ten immutable object. Problemy. No, trzy klasy, żeby stworzyć set. O Boże. W tym przypadku, tak jak powiedziałem, to jest, powiedzmy, immutable, ale w generalnym przypadku by tak nie było. W głowie, bum, skończyliśmy. Jest o wiele, wiele przyjemniej. Jest gwarantowane immutability. Mogą być zastosowane te ciekawe optymalizacje. Co ciekawe, w JDK-u mamy na przykład collection singleton dla pojedynczego elementu, ale w liście. I on jest niby zoptymalizowany pod tym kątem. Ale okazuje się, że głowowe są jeszcze mniejsze niż te zoptymalizowane wersje JDK. Także jak przygotowywałem tę prezentację, to się wczytywałem tam głęboko, co tam czałują. Bardzo, bardzo niskopoziomowe czały chwilami. Defensive copying, czyli jeżeli dostaliśmy jakąś kolekcję, którą ktoś mógłby zmieniać, a wolelibyśmy, żeby nikt nam jej nie zmienił, bo po prostu wolelibyśmy, żeby nic jej nie zmienił, to możemy immutable set builder dodać wszystkie elementy z takiej kolekcji, dodać jakiś swój element i jak zawołamy tego builda, to to jest immutable i już mamy gwarancję, że nikt tego nam nie zepsuje. Jej, dużo kolekcji. Tych kolekcji, jak się naliczyłem, to jest powyżej 30 w głowie, ale spoko. Bo w rzeczywistości typów kolekcji jest mniej, tylko że każda ma dobre 4 wersje czasami. Widać tutaj na przedrostkach. Czyli każda kolekcja jest immutable. Przy tym może być immutable sorted i forwarding immutable. Forwarding to są takie, które wołają funkcje, jak ktoś próbuje się dodać do elementu. Czyli za każdym razem możemy na przykład generować ten element. Różne takie rzeczy. Dużo, dużo kolekcji. Jeżeli będziecie chcieli, możemy wspomnieć o multisetach i multimapach, które są śmiesznym konceptem. Stosunkowo nietypowym, co najmniej. Zanim się pierwszy raz ich nie ogarnie, to są śmieszne. Wracając troszkę do takich typowych utilsów, bo kolekcje to są hard topic na tok na godzinę, albo dwie, to mamy coś takiego jak joinery splitter. Są to klaski, które operują na stringach i służą... Joiner służy ładnemu wydrukowaniu chociażby listy. Okej, no to lista mi powie, no dobrze, ale lista się ładnie drukuje, nie? W Javie nie do końca. No i czasami chcielibyśmy tą listę jakoś wypisać albo to z przecinkami, albo z przecinkami, ale otoczyć cudzysłowiami. I wtedy trzeba uważać, żeby ten cudzysłów był nie za dużo razy na końcu tego stringa. No i dokładnie tutaj budujemy takie coś ręcznie. Żeby się temu przyjrzeć i tak zrozumieć, dlaczego tutaj robię separator pusty i dopiero do niego podstawiam separator. Dla mnie to nie jest oczywiste, jak tak patrzę sobie na ten kod, pierwszy raz w życiu go widzę. A dlaczego?
dlatego, że chcę oddzielać między tymi elementami, ale nie chcę mieć przecinka przed pierwszym ani po ostatnim. Więc jakbym po prostu w forze między każdy ten dodawał, to bym miał po C też przecinek. Czego nie chcę? Zrobię jakieś takie haki. No cóż. Czy to jest ładniej? Joiner on przecinek spacja join list. Ale czytelne. Jedna linijka i wiem, co się dzieje. Czyli robimy joinera, on jakiś tam łącznik elementów, coś, co będzie wstawiane między elementy, no i kolekcja. Jest też zdefiniowany dla asetów i tak dalej. To samo dla map. Dla map jest jeszcze weselej, bo chcemy klucz od wartości oddzielić i każdą taką parę chcemy od siebie oddzielić, prawdopodobnie jeszcze innym znakiem. Tutaj takie, nazwijmy to pseudo JSON-em. Czyli dwukropki chcę tutaj, między kluczem a wartością, a między parami chcę mieć przecinek. Czyli średnio. Czyli średnio będzie tutaj. Nie, to walne pole. Ale wiadomo. Czyli joiner on średnik, czyli między parami będzie średnik, a key value separator będzie dwukropek. I dajemy mapę. Nawet nie dawałem tutaj przykładu z forami i klasyczną jawką, bo nie jestem pewien, czy by się zmieścił. I jak już wspominałem na początku tej serii pionowej slajdów, druga klaska z tego zestawu to jest splitter, który robi dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Mam jeszcze kilka dodatkowych metodek typu umit empty strings, czyli jeżeli między dwoma średnikami było pusto, no to olej, a nie zwracaj mi ten klucz wartość nic na nic. Tutaj przykład zastosowania, żeby przedstawić kolejną kolekcję. Czyli jak mieliśmy przedtem tą key value zrobione w string, gdzie były średniki między parami i dwukropki między klucz wartość, to możemy zrobić splittera właśnie z takimi parametrami, zwróć na mapę, czyli powinien mapować w tym momencie imię na ksywę. Istnieje coś takiego jak hash bmap, który możemy stworzyć na podstawie normalnej mapki. I później robimy geta, konrad, co zwrócił to co. I to na razie jest tak jak normalna mapa, gdyby się zachowała. To, co jest fajniejsze tutaj, to że możemy zrobić inwers takiej mapy, czyli to nagle staje się mapą nickname na imię. Czy możemy zrobić geta na to co. Wygodne, jeżeli robimy jakiś słownik, typu tam łacina, włoski i inne przydatne języki. Multimapy, multisety. Mogę opowiedzieć później, prawdopodobnie braknie czasu. Jest jeszcze table, który zazwyczaj hakuje się tworząc mapę, która ma później listę z dwoma parametrami znowu. No i robi się to takie fuzzy, a po prostu table jest x, y, jakaś wartość. Dobrze jest to mieć napisane raz dobrze, a nie hakować się z to wiecznie jakąś mapą. Inny dział przydatności głowy, no to IO operations, czyli praca na plikach, wspomnieniach. Tyle trzeba się narzeźbić, żeby poprawnie zapisać hello java do pliku. Tak, można się śmiać, wiem. I pamiętajmy o podwójnym try-catch, bo close może się wywalić. Nikt by nie zapomniał, prawda? W Java 7 jest trochę łatwiej, żeby nie było. Mamy takiego try'a, który sam zajmie się zamykaniem resource'a. Jest lepiej. Nie mówię, że nie. A jak to wygląda z files? Czyli klasą z głowy. Files, write, jaki plik, jaki encoder. Done. Generalnie o wiele przyjemniej, a jeżeli się wywali ten wyjątek, to i tak chcemy, żeby to się wywaliło, bo na przykład brakuje miejsca, czy coś. Możemy zwapować sobie try-catching klasycznie. Nie ma tutaj checked exceptions, czyli nie jesteśmy zmuszeni tego catchować. Różnica między write a append, tak samo jak w bashu, albo nadpiszemy całą zawartość pliku, albo dopiszemy do końca. Chargesety, przy okazji,
bardzo przydatne, ponieważ zamiast mieć magiczny string UTF podkreślnik 8, który to się czasem przekazuje, w API Java'owych, JDK-u, no to mamy takie coś, które ma spis różnych encodingów. Files również zawiera metodki typu przenieś plik, który jest totalnym kosmosem do napisania w klasycznej Javie, co najmniej w szóstce. Napisanie move'a pliku jest totalną rzeźnią. W siódemce to się już poprawiło i korzystając z takiej klasy paths można w końcu zrobić move'a. Przedtem była to totalna masakra. Więc jeżeli dalej jesteśmy w Javie 6, głowa, uff, dzięki Bogu. Close zabrę. Mówiłem, że close również może się wywalić. Nie? Więc tutaj mamy taką metodkę closeables, która ukrywa ten wyjątek, jeżeli przekażemy jej tutaj false. I ona wtedy zje zamknie ten strumień i zje wyjątek. Staram się trochę przyspieszyć, żeby was nie zamknąć. Z ciekawszych strumieni to chat streamy. Nie jest wygodnym stworzenie ze strumienia z tablicy czarów, ze strumienia bajtów, drugi strumień, po prostu stringa. A pojawia się to w kółko, na przykład, nie wiem, jakieś hadoopy czy coś, akurat tam się robi stringa. Ale nie jest to takie wygodne, praca ze strumienia do stringa. Więc tutaj to można użyć i null output stream, chociażby dla testów, jeżeli chcemy sobie udawać, że piszemy do jakiegoś tam strumienia, to w testach możemy przekazać null output stream, który po prostu robi nic, zamiast pisać na plik jakiś. Już ostatni slajd miałem. Spoko. Jestem już czasem i zainteresowaniem. Jakieś jest. Spoko. Ok, future. Future jest abstrakcją z JDK, że pod tym będzie się kryć wartość string. Czyli mamy future od string, co oznacza, tutaj kiedyś będzie ten string, ale jego obliczanie może potrwać pół godziny. Na przykład. W naszym przykładzie, już pomijając sobie boilerplate javowy, search on search będzie długo szukał i jak już w końcu zwróci, to w tym future będzie można zrobić geta i dostaniemy ten wynik. W międzyczasie kod leci dalej. Okay. A ten get jest jakiś blokujący? Get blokuje. I w JDK jest problem, że ten get to jest jedyny sposób na dostanie się do tej wartości. Więc albo robimy geta z timeoutem. Tutaj się daje czas, ile ona miała ochotę czekać. No albo ktoś będzie na nim blokował. Jeżeli chcemy mieć listenera, czyli być powiadomieni, jak się ten task, ten future skończy, to trzeba już future taska używać, który jest troszkę bardziej skomplikowany. No ale, tak na chłopski rozum, to najlepiej by było zostać powiadomionym, jak ten future się spełni. To już jest coś z głowy. Czyli listenable future. On ekstenduje, zdaje się, javowego future'a i dodaje możliwość dorzucenia mu listenera. Czyli jeżeli to coś się już wykona, dostaniemy tą odpowiedź z jakiegoś zewnętrznego serwisu, zostanie uruchomiony ten listener. I wtedy już możemy bezpiecznie zawołać tego geta i nie będzie on tam blokował w nieskończoność. Ok. To było jedno, ale mamy jeszcze pewien problem z wyjątkami. Ponieważ wyjątek rzuci się na threadzie, na którym ten future coś tam robi. A czasami chciałoby się to jakoś tak scentralizować, no bo może nie do końca wiem w tamtym miejscu, co mam zrobić z tym wyjątkiem. Więc jest druga wersja, alternatywne podejście do dodania listenera, który pozwala nam też na złapanie on failure. Też byłaby dodatek, że nawet jak ten future się wywali, powiedzmy był timeout, był null pointer, cokolwiek, dostaniemy ten wyjątek tutaj i możemy albo go zalogować, albo tutaj rzucić ponownie.
Ale to dodajesz do po stworzeniu futura dodajesz do niego callback. Tak. Gdzie jest, a jak się zabezpieczy? Ten future nie może się wywalić zanim dodamy callback. Bo jak rozumiem po stworzeniu future od razu się rozpoczynają obliczenia. Prawda, może się wywalić. Z głowy nie mam na to odpowiedzi w tym momencie. Znaczy, może być tak, że on kaszuje ten wynik i w momencie, gdy dodajesz tego callbacka i wynik albo błąd już jakiś jest, to natychmiastowo dostaniesz ten on-failure. Bardzo możliwe. To by miało sens. Bardzo możliwe i zauważ, że to już musi być ten buławowy future. Jeśli by tak było, no to równie dobrze to GER mogłoby zwrócić. Ten wyrzucić tym wyjątkiem dokładnie. Jasne, tylko jakbyś używał beta, to w końcu nie wiesz, gdzieś nie, czy cię zablokuje, czy nie. A tutaj wiesz, że cię nie zablokuje. Skłaniam się w produkcji, no to myślę, że to pewnie jest kaszowane. Okej. Okay. Tutaj future jest ponad. Generalnie chodzi o to, że mamy kilka future'ów i to będzie kolejny przykład. W tym przykładzie mamy jakiegoś future'a, query result, na przykład query'ujemy Google'a. Jak Google nam odpowie, to chcemy z tego query result'a wybrać tylko URI. Okay? Czyli mamy funkcję transformującą query result na URI. I tak samo jak na kolekcjach możemy zastosować futures transform, jakiś future, jakaś funkcja, która pracuje na tym typie. Musi to być listenable future. Czyli jeżeli ten future zostanie spełniony, ten transform sobie zaskoczy i przemapuje ten wynik na to i wtedy spełni ten future. Czyli mamy taki chain future'ów, które się nagle spełnią wszystkie. No bo jak dostaliśmy query result, to możemy skomputować to, więc wszystkie te, które zależały od tamtego wyniku, możemy spełnić. Ten fakt, że to się nazywa tak samo i w sumie tak konceptualnie działa tak samo, to nie jest nic dziwnego, ponieważ te wszystkie funkcyjne języki nazwałyby to map albo flat map i to jest dokładnie ta sama operacja, którą definiłem na kolekcjach. Okay. Tutaj taki przydatny tulik. Jeżeli mamy wiele future'ów, tutaj immutable list of future 1, future 2, czyli mamy dwie przyszłości. I zamiast oczekiwać osobna na każdą z tych przyszłości, może mój kod powinien się dopiero zakończyć, jeżeli obie się zakończą, bo na przykład kombinują ich wynik, coś takiego, nie? Więc futures always list pozwala mi na zebranie listy future'ów jako jeden future. Z listą. Nie wiem, widać, co się dzieje tutaj, nie? Czyli zamiast czekać na wiele z osobna, czekamy na jeden, który się kończy, wtedy, kiedy wszystkie się skończą. Jest tutaj jedno ale. A co, jeżeli tylko kilka się skończyło, a kilka się wywaliło? Wtedy ten future by też się wywalił. Zostanie rozpropagowany ten wyjątek. Jeżeli byśmy chcieli dostać listę tylko takich, które się udały, bo na przykład odpytujemy 5 serwisów o to samo i nawet jak tylko 2 nam odpowiedzą, to nam wystarcza, to możemy successful as list, czyli on oleje te, które się wywaliły. Ale skończy, mieć trzeba na wszystkie, na zakończenie wszystkich, prawda? Na zakończenie, tak. Na wyjątek. Na zakończenie, bo to pierwsze czeka na spełnienie albo wywalenie się. To pierwsze czeka na wywalenie się pierwszego i wtedy od razu się kończy. Tak, tutaj masz takie założenie, że albo wszystkie są ok, jeżeli jakiś nie jest ok, to wszystko płonie i od razu się wywalamy. A successful list, to jeżeli jakiś się wywalił, dobra, to się wywalił, to czekamy na resztę. Czyli tutaj możesz dostać mniej elementów niż wejściowo. Taki mały convenience method na future'ze, ponieważ spełnić future może zazwyczaj to, co go tam utworzyło, nie? A jeżeli chcielibyśmy utworzyć future'a i w sumie nie wiemy, kto go skończy,
gdzieś go tam wysłać w system i różne osoby będą próbowały go spełnić. To się nie da, chyba że użyjemy tego Setable Future'a. Setable Future, jak nazwa wskazuje, to jest coś, to jest taka przyszłość, na której jak zawołamy set, to wtedy to jest spełnione. Kilka razy mi się przydało, nie wiem czy jest takie łatwe do przytoczenia jakiś use case, że o nie, co ja bym zrobił bez tego, ale mi się przydało. Czyli spełniamy go poprzez zrobienie na future set. I wtedy lecą wszystkie te listenery. Rzeczy, których dzisiaj teraz nie pokryliśmy, ponieważ nam się skończył czas. Może zrobię po kolei, tylko powiem czym są. Jeżeli ktoś by bardzo chciał, mam je na slajdach poniżej. Śmieszna anotacja Visible for Testing. Ja często używam, jeżeli jakaś metodka wygląda, jakby powinna być prywatna, a nie jest, jest package private, to można dać Visible for Testing, żeby wytłumaczyć, dlaczego to nie jest private. No bo w teście się łatwo wtedy dobrać, przetestować. Type token obchodzi problem z jawą, że generyki są w runtime usuwane. Tak? Jeszcze zmęczam gadaniem, nie ma. Type erasure. No i jak mamy listę od string, to w runtime to jest lista of object, nie? Okazuje się, że nie w całej jawie tak jest. Jeżeli zapniemy albo dziedziczenie, albo sygnatury metod i tam się topniemy refleksją, to można się dowiedzieć, jaki jest ten typ. Więc type token wykorzystujemy wtedy, jest taka biblioteka JSON do serializowania JSONa, to jest dużo Google'a, i tam to wykorzystują, jeżeli deserializujemy listę jakiegoś typu, to żeby wiedzieć, jaki to był ten typ, to możemy sobie zostawić tam type tokena, żeby zapamiętać, że to były tam usery na przykład. A tego type tokena trzeba podpiąć przy tworzeniu jakiejś tej listy, czy to podpiąć przez... On jest token, on jest z boku. Mógł go zaraz pokazać tak poglądowo chociaż. Wykorzystuję właśnie ten hack z dziedziczeniem, że jak dziedziczysz, to ta informacja zostaje w nazwie. Forwarding list to jest taka lista, która jak zrobimy gety po niej, to zostanie wołana jedna z naszych funkcji, więc możemy sobie tam zliczać, ile razy nas woła, takie rzeczy. Hashing, kolekcja statycznych metodek, które implementują rzeczy typu MD5, SK1 i inne hasze przydatne. I teraz, jakieś pół godziny temu, wyszła właśnie głowa 13, RC1. Gdzie hashing rozpropagowali również na pliki, czyli mamy ten files, mamy files digest jakiegoś pliku, więc możemy sobie łatwo sprawdzać, czy podobał się właściwie wyliczyć, na przykład, jeżeli się go digest zgadza. Unsigned long, żabowcy wiedzą, że nasze longi są signed, zawsze, chyba że nie. Tutaj trik jest taki, że ta klasa enkapsuluje tak prymitywne longi, że jak idziemy w dół na ujemne liczby, to on traktuje, że minus 1 to jest long max value plus 1. Tak jakby. Więc korzystając, dobierając się do tej liczby tylko przez tą klasę i jej statyczne metody, możemy udawać, że long ma o wiele większy zakres niż ma naprawdę. A dalej pracujemy na longach, więc małe, a nie. Jakieś big integer, które... Jak się tam wrzuca jakąś wartość taką, która ma być z tego momentu, to nas... A jak ją wrzucić? Zwykłym longiem ją nie wrzucić. Nie wrzucisz. Właśnie, no to jak ją wrzucić? Jak podać tego za dużą wartość do unsigned longa? Stringiem. Tak, tak. Robisz unsigned long parts od stringa, albo również może przyjąć big integera, bo big integer sobie umieści ile tam chcesz, ale operacje na nim są takie, więc możesz z big integera przejść na unsigned long, jeżeli się jeszcze zmieści. Jak nie, to nie. Object w JDK 7 głowowy object przestał mieć sens, bo wszystkie generalnie implementacje
informacje, które tutaj są, wzięli i wpakowali do JDK-a. To, co robi Objects, to ułatwia generowanie equalsa, toStringa i hashcode'u. Generalnie żarowcy wiedzą, co mówią. Te potwory. Te straszne potwory z piekła, których nikt nie pisze, tylko wszyscy je generują i wszyscy je zwijają. Jak ktoś złowieszczy usunie jedną linijkę z tego generowanego kodu, to nikt nie zauważy i wszystko płonie. Więc może lepiej używać objects. A objecty też usunęli, czy nie będą usunęli? Czy tam objecty, tak ten objekt został usunięty z głowy, czy...? Nie, ale robi dokładnie to samo. Także panowie z JDK po 4 latach się kapnęli, że chyba hashcode się trudno pisze. A od której wersji działy ta głowa? Targetowali piątkę. Czwórka to już niezbyt, ale targetowali piątkę, dalej supportują piątkę. No i jak widać, to są rzeczy, które w siódemce już niektóre są pokryte. Te feature'y, niektóre rzeczy też już zostały poprawione w Javie. No ale zanim cały Google się przesiądzie na 7, zanim w ogóle industry się przesiądzie na 7, to może potrwać. Więc w szóstce to jeszcze ma w miarę sensu. W piątce zbawienie. Czy w siódemce jest coś takiego jak object, czy to bezpośrednio object? Object. Nawet Java Util Objects. Mam na blogu, mogę zacząć, jakbyś chciał szczegóły. Preconditions, czyli jeżeli ktoś. Jeżeli mamy jakieś asercje na temat wejściowych parametrów, czyli wejściowy nigdy nie powinien być nulem, no to mamy sobie tą wspaniałą adnotację not null, która nic nie robi. Więc zamiast adnotacji not null można jeszcze dorzucić precondition not null jako pierwsza linijka w naszej metodzie. Co to robi? Sprawdza, jeżeli null, to wyjęty. Więc jest szansa, że komuś popsujemy testy, jak on zacznie przekazywać nulę i wtedy może się poprawić. Mapmaker, bardzo rozbudowany builder, który tworzy konkurent hashmapy o różnym stopniu ilości wątków w puli tej mapy oraz z weak keys, soft keys oraz z maksymalnym limitem takiej mapy. Brzmi strasznie, generalnie prawie jak cache. Możemy sobie stworzyć bardzo wytimingowaną dokładnie pod nasze potrzeby taką mapą hashowatą rzecz. Stopwatch, uwielbiam. Najwygodniejszy sposób zmierzenia, jak długo jakiś fragment kodu się wykonuje. W jednej linijce robimy stopwatch start, on sobie zacznie odliczać. W drugiej linijce robimy sobie logger info stopwatch stop i on drukuje, ile czasu minęło od startu. Bardzo wygodne. Czas czy to sposób start mierzy? On bazuje na system nanotime. Nano coś tam. Czyli real time, nie zużyty z procesora. Sami zakładam, że jest tego limitery. Wyszły dzisiaj. Jak mówiłem, prezentacje to już były w CodeBase. Więc totalny super kod topi. Limitery służą temu, jeżeli mamy zewnętrzny serwis, który mówi, możesz nas odpytywać maksymalnie 300 razy na minutę. No to robisz tutaj limiter 300 razy na minutę, dziękuję. I on dba o to, czyli mamy taki mały interfejs, mówimy mu, ile razy możemy coś odpytywać na sekundę. Nie wiem, czy podaję, no ale to się da przeliczyć dla naszych potrzeb. I wtedy wykorzystujemy jego metodkę tam, wait tyle, ile potrzeba, żebym się zmieścił w moich kłodach. I on sobie tam liczy, estymuje, ile powinniśmy czekać między kolejnymi uderzeniami na przykład na web serwisu, żeby się zmieścić w naszej kłodzie. Tam jakiś throttling takiego streamu bajtowego też można zrobić, czy to nie ma? No ze streamem bajtowym takie rzeczy to NIO. Nie jestem pewien, czy stream bajtowy, czy jak już jedziesz jakimś byte stream, to można przerywać jakoś. Nie wnikałem w NIO. Trzeba się z takiego API do właśnie streamów, takich rzeczy. Nie wiem, co to dokładnie potrafi. To jak najbardziej pachnie wołaniem web serwisów, z którymi masz jakiś kontrakt, ile razy możesz go wołać na sekundę. Przydałoby mi się jakiś miesiąc temu, bo rozważałbym się na czyjś web serwis.
i dużo więcej. Pokażę tego type tokena, bo było zainteresowanie. Więc robisz go tak. Type token od list, od string. I patrzymy tutaj uważnie, tu są wąsiki. Czyli to jest anonimowa klasa, instancja. I co to oznacza? Że jak refleksją się do tego dobierzemy, to tu jest instancja, która ma jakiś typ i ten typ zawiera tę informację. Czyli to nie jest tak, że tworzymy sobie type tokena i gotowe, tylko tworzymy nową klasę z takimi właśnie informacjami. Ale i ten... To się zapytało, to teraz ma interfejs takiego listy stringów, czy nie? To jest taka anatomia, tak? Nie. To jest przekazane tylko po to, żeby to mogło być. Żeby jak refleksją się dobierzesz, żeby to było odpisało. Ludzie wychodzą, to ja już sobie skończę. Jedno słowo, jak to jest testowane wszystko. Po pierwsze, no to testują poprawność, ale testowane jest również wydajność tego takimi mini benchmarkami. Nazywa się to Google Caliber. Opisywałem w blogu, jak się to używa. Generalnie puszczamy setki razy z różnymi zestawami danych jakiś tam test na jakiejś kolekcji, powiedzmy. I on nam rysuje, która wersja, jak się zachowuje, jakie odchylenie standardowe, takie rzeczy. Więcej informacji tutaj. Ta wersja prawdy, tak? Słucham? To jest benchmarkowane z czym? Z poprzednią wersją tej biblioteki? Czy z... Masz swój test, on jest odpalany 5000 razy. To są jego wyniki i jego odchylenie standardowe. A, okej. Okay. Before, after, czy... Kolejne odpalenie całej suity. Czyli before to jest poprzedni run, after to jest zmieniłeś coś w kodzie, puściłeś znowu. I to tyle. Dzięki. Mam nadzieję, że dziękuję. Przepraszam za zamieszanie z agendą. No jutro się już upewnię dokładnie, jak jest. No, ale dziękuję, że wytrwaliście do końca. Kupki są, więc w Państwu nie było tak źle. Ja chciałem się będę wyglądał. Zostało już 5, więc raczej nie jest to gwarantowane. Tak, to zobaczymy. Wiesz co, znajdź dużo pudło. Albo tam ci wydają. Masz duże pudło? To trzeba iść tam i pozbierać te wszystkie smyczki. Smyczki, pineski i tak dalej. Ciemnąć po prostu razem do pudła. Nie musisz ich nawet jeden dać za bardzo. Dobra, dzięki wielkie. Do zobaczenia na...